witajcie we vlogmasie dniu drugim. Mega się cieszę, że nagrywam te filmy, ale przyznaję, że jestem trochę zestresowana teraz. Wyszykowałam się trochę, bo chciałam tutaj gadając do was być w takim świątecznym wydaniu, ale podejrzewam, że dzisiejszy dzień w większości spędzimy w domu, chyba że coś się zmieni, bo ja jestem przeziębiona i zrobiłam sobie właśnie herbatę z cytryną i dużo miodu dałam, żeby trochę się lepiej poczuć, ale czuję się przeziębiona, mam takie po prostu uderzenie, jakieś gorące, za chwilę mi zimno i tak mi skacze ta temperatura, ale nie o tym, nie jest tak źle, więc mogę spokojnie sobie tutaj posiedzieć i pokazać do was. Nie planuję, żeby ten vlog był taką pogadanką, ale podejrzewam, że w większości tak będzie, bo mam wam sporo do opowiedzenia i tak jak obiecałam wam wczoraj, powiem wam, co u nas się działo i dlaczego ten mój tydzień był taki intensywny, jak mówiłam. A mianowicie, zacznijmy może od samego początku, więc ta historia zaczyna się, powiedzmy, w momencie, kiedy pytałyście mnie, czy wracamy... Gorąco mi jest od tej herbaty, znowu mam uderzenie gorące, więc je odłożę na razie. Kiedy pytałyście mnie wiele razy, kiedy wracamy do Polski i czy wracamy tak jak mówiliśmy, że na święta wrócimy, już zostajemy na stałe i tak dalej, i tak dalej. I ja przyznaję, że trochę celowo odbiegałam od tego tematu albo nie odpowiadałam na te pytania i to absolutnie nie dlatego, że nie mam szacunku do widza czy cokolwiek, czy olewałam wasze pytania, nic z tych rzeczy. Generalnie problem w tym, że ja sama nie wiedziałam. Naprawdę przez bardzo długi czas nie wiedziałam i powiem wam, że zmienialiśmy decyzję z różnych powodów kilka razy i nie chcę mi się już wchodzić w szczegóły, ale po prostu no, nie byliśmy do praktycznie, no nie wiem, do 2 tygodni wstecz, nie byliśmy pewni, czy zostajemy, czy nie, ale decyzja zapadła taka, że zostajemy jeszcze trochę, także nie wracamy jeszcze do Polski w tym roku, ani na początku roku, więc na pewno, no tak co najmniej pół roku jeszcze zostaniemy, przynajmniej taki jest plan, ale co się wyklaruje w trakcie, tego nie obiecuję i też ja nie chciałam, żeby po prostu ktoś mnie łapał za słowa, że powiem, że no nie wiem, wracamy, a później okaże się, że jednak zdecydowaliśmy zostać i tak dalej, więc po prostu nie chciałam się wypowiadać, póki nie miałam jakiejś podjętej decyzji razem z Tomkiem. I teraz mogę powiedzieć, że podjęliśmy decyzję już na 100% i w związku z tym mój tydzień był po prostu zawalony, dlatego że szukaliśmy mieszkania i w związku z tym, że zostajemy, a tutaj w tym mieszkaniu mamy umowę do połowy stycznia, to stwierdziliśmy, że to najwyższy czas, żeby się po prostu rozejść i żebyśmy, rozejść jak to zabrzmiało, oczywiście nie z Tomkiem, tylko żebyśmy po prostu poszukali czegoś tylko we dwójkę, żebyśmy znaleźli mieszkanie, w którym będziemy mieszkali sami po prostu z Tomkiem. No i to jest właśnie idealna okazja, bo jak już zdecydowaliśmy, że zostajemy, no to chcemy być tak jakby, wiecie, bardziej na swoim, oczywiście nie kupujemy mieszkania, będziemy wynajmować mieszkanie, no ale właśnie szukaliśmy mieszkania i w związku z tym, że ja jestem jakby na miejscu, jestem w domu, jestem dyspozycyjna, no to w dużej mierze ten obowiązek szukania mieszkania spadł na mnie i dlatego trochę się cieszę, że nie nagrywałam vlogów. Z jednej strony chciałabym w trakcie wam opowiadać, ale z drugiej po prostu ja nie miałam chwili nawet, żeby makijaż robiłam w biegu, bo co chwilę ktoś do mnie dzwonił, ktoś chciał, żebym szła coś oglądać i powiem wam, że oglądałam chyba 9 mieszkań. Tomek oglądał ze mną chyba 4, a resztę oglądałam sama, bo po prostu on pracuje przez długie godziny i ciężko było się tak mówić, żebyśmy każde mieszkanie mogli razem obejrzeć, jakaś jestem roztrzepana. W każdym razie, no ja oglądałam w większości te mieszkania, no i to ostatnie, które zobaczyliśmy, podpasowało nam najbardziej i już się zdecydowaliśmy, że chcemy właśnie to mieszkanie wynająć. Tylko tutaj ta cała procedura wynajmowania mieszkania nie jest taka szybka i taka, wiecie, hop siup i wprowadzamy się, tylko zazwyczaj wygląda to tak, że szukamy sobie, no nie wiem, przez agencję, można iść do agencji i tam sobie znajdować, albo online. My szukaliśmy online, no i właśnie wiele agencji się do mnie odezwało i to mieszkanie, na które już się, powiedzmy, że zdecydowaliśmy, no to musieliśmy jakby wysłać swoje dane, dostaliśmy takie formularze do wypełnienia, okazało się, że wszystko możemy wypełnić online, więc super. I siedzieliśmy któregoś dnia po prostu przez kilka godzin wypełniając formularze, bo tam trzeba było wszystkie te wyciągi z banku, payslipy, dokumenty i tak dalej, wszystko zrobić skany, wszystko to wysłać. I słuchajcie, jakie było moje ogromne zaskoczenie. Wysłaliśmy to, siedzieliśmy do godziny 23 i właśnie wtedy to wysłaliśmy. To było przedwczoraj i wczoraj, jak byliśmy z Anią w Winter Wonderland, to dostałam już telefon,
słuchajcie, po prostu mega szybko, ekspresowo, że na 95% to mieszkanie już jest nasze, więc ja się tak niesamowicie ucieszyłam. Po prostu miałam ochotę skakać z radości, dlatego że martwiłam się trochę, no bo wiecie, ja tak jakby nie mam takiej konkretnej pracy. YouTube jest moją pracą oczywiście, ale inaczej tu się patrzy na to, jak ktoś ma taką pracę dla jakiejś konkretnej firmy tutaj na miejscu w UK. Wiecie, ma kontrakt i tak dalej. No ale w związku z tym, że Tomek jest bardzo tutaj stabilną osobą, już tutaj długo mieszka, mieszkanie jest też na niego i tak dalej, i tak dalej. To po prostu nie było żadnego problemu z naszymi papierami, o co ja się najbardziej martwiłam, szczerze mówiąc. Jednak miałam takie dobre nastawienie, tak czułam, że pójdzie dosyć łatwo. No i poszło i w ogóle się zdziwiłam, bo zazwyczaj co najmniej no, kilka dni się czeka na jakąkolwiek odpowiedź, a tutaj na drugi dzień już dostałam telefon i tylko właśnie czekamy na takie potwierdzenie na 100% od właściciela mieszkania, że na pewno się decyduje na nas, ale mieliśmy też to szczęście, że jako pierwsi widzieliśmy to mieszkanie, bo zazwyczaj jest tak, że wiele osób ogląda mieszkanie i zanim ktoś złoży ofertę, się zdecyduje, no to to chwilę trwa. A tutaj akurat miałam to szczęście, że wcześniej byłam umówiona w tej agencji, bo mieli mi pokazać inne mieszkanie, no i poszłam do tej agencji i jak czekałam, aż ktoś mnie tam zabierze obejrzeć inne w ogóle mieszkanie, no to okazało się tam komuś, w ogóle nie tej osobie, z którą rozmawiałam, tylko innemu temu agentowi przypomniało się, że od stycznia jeszcze będziemy mieli inne mieszkanie, no i właśnie ono w ogóle nawet nie było wystawione nigdzie, ani jeszcze nie było tak jakby na wynajem, tylko właśnie on przypomniał sobie, że tam do stycznia ktoś w nim mieszka, a później się wyprowadza, więc pokazali mi zdjęcie tego mieszkania i umówili nas z mieszkańcem nawet, bo nawet nie było opcji, żebyśmy razem zobaczyli to mieszkanie tak w ciągu dnia, więc umówili nas na wieczór z tą osobą, która tam mieszka. Okazało się też, że to w ogóle jest Polak, tak przypadkiem, jak poszliśmy oglądać. I od razu wpadło nam bardzo w oko to mieszkanie. Ja mówię wam, że ja widziałam 9 albo 10 mieszkań i w każdym coś było nie tak, a tutaj po prostu weszliśmy i moja pierwsza myśl to była: ja chcę tu mieszkać. Jest to dosyć małe mieszkanie, na pewno niedługo wam pokażę, jak już tam coś będzie konkretnego, wiadomo. Oczywiście dopiero w styczniu, więc we vlogmasach jeszcze się nie wprowadzimy do tego mieszkania, ale na pewno w styczniu będę nagrywała dużo, dużo vlogów, żeby się tym z wami podzielić. Ale mogę już was zapewnić, że vlogmas będzie ekscytujący i bardzo taki busy dla mnie, dlatego że będę wszystkie rzeczy tutaj przeglądać, robić porządki, część wysyłać do Polski, żeby wiecie, ta przeprowadzka to był taki nowy start, powiedzmy, i nie chcę zabierać wszystkich niepotrzebnych rzeczy, to jest dobra okazja, żeby zrobić gruntowne porządki w tym wszystkim, co posiadamy, więc to będzie super okazja. Także to jest ta duża nowina, tak, przeprowadzamy się i zostajemy w UK jeszcze trochę. A co do naszych planów tutaj i co ja będę robiła i tak dalej, bo na pewno będzie milion pytań, to też będę te tematy poruszała w najbliższych filmach, no i też wszystko się okaże w praniu, powiedzmy, czyli po nowym roku już, bo no jak na razie to ja też mam taki trochę miszmasz w głowie w związku z tym, że pracuję w domu, uwielbiam tą pracę i też może być inaczej, jak będziemy mieszkali sami w swoim mieszkaniu. Też podejrzewam, że będzie inaczej, ale trochę się zastanawiałam, czy nie zacząć, czy nie podjąć jakiejś takiej dorywczej pracy na pół etatu i to nawet nie dlatego, że ja muszę, tylko sama dla siebie trochę czuję taką potrzebę wyjścia do ludzi, powiedzmy, ale to zobaczymy. Na razie nie podejmuję żadnych decyzji, bo nie wiem, co czas przyniesie, także to by było, to by był ten główny temat, ale ogólnie nagrałam jeszcze przed vlogmasami vloga, którego nie dodałam, w którym właśnie mówiłam o tym, dlaczego zostajemy i już właśnie była podjęta ta decyzja, że zostajemy, ale go nie dodałam, bo no nie wiem, miałam taką blokadę, dlatego że ludzie bardzo właśnie łapią mnie za słowa czasami i czepiają się strasznie, jak coś później nie idzie zgodnie z naszym planem, ale każdy z nas ma prawo zmienić decyzję i to jest nasze życie, więc co my z nim zrobimy i czy zmienimy swoje decyzje za 5 minut, czy nie wiem, za rok, czy kiedykolwiek, to tylko należy do nas. Ale jak na razie pewne jest to, że zostajemy i trzymam ogromnie kciuki, bo w poniedziałek mam dostać wiadomość na 100%, czy to mieszkanie jest nasze, więc trzymam bardzo mocno kciuki, wy też trzymajcie, że się uda. Już raczej to jest pewne, powiedzmy, no ale wiecie, nie chcę się nastawiać tak już całkowicie, no bo dostanę dopiero odpowiedź w poniedziałek. Ale oczywiście jeśli coś by się wydarzyło, to mamy jeszcze sporo czasu, żeby znaleźć coś innego, ale na razie nie myślę o tym, myślę całkowicie pozytywnie. No i jeszcze właśnie chciałam
poruszyć temat, bo dostawałam jakiś czas temu takie komentarze. Ja tu ogólnie nie chcę poruszać bardzo tematu negatywnych komentarzy, ale były takie jakieś stwierdzenia, jak już właśnie ludzie zobaczyli, że nie mówimy nic o wyprowadzce i że nic nie planujemy w tym kierunku, że o, już zdaliście sobie sprawę, że nie uda wam się w Polsce, że w Polsce jest tak biednie, bla 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 i że tutaj jest nam jednak lepiej, albo były nawet w drugą stronę komentarzy, że co wyprowadzacie się, bo po Brexicie, bla bla bla, coś tam, coś, no głupoty po prostu. Więc chciałam tutaj tylko powiedzieć wam, że powody, dla których zostajemy, są naprawdę różne i to nie jest tak, jak się wydaje, że wrócić stąd, jak tu się mieszka kilka lat, jest tak łatwo i że to jest taka prosta decyzja, żeby po prostu spakować się i wyjechać. Jest milion różnych czynników, które wpływają na takie duże decyzje, no bo nie oszukujmy się, mamy tutaj już coś takiego zbudowane, mamy jakiś fundament, na którym coś budujemy i nie jest to takie hop-siup, żeby po prostu spakować się i wrócić. Oczywiście byłoby inaczej w Polsce i ja też bym się cieszyła, gdyby rodzina była bliżej, gdyby wszyscy nasi bliscy byli na miejscu, jakby, że po prostu, nie wiem, wsiadam w samochód i jadę, nie wiem, spotkać się z mamą, czy z babcią, czy z kimkolwiek bliskim. Oczywiście, żeby byłoby łatwiej i jakoś tak raźniej po prostu, ale jesteśmy tutaj już na tyle długo, że no może nie warto tak przekreślić i od razu po prostu wrócić, tylko lepiej przemyśleć to na naprawdę tak poważnie i skorzystać z tego, póki jeszcze możemy, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tą pogadankę. Minut gadam, ja naprawdę nie czuję się za dobrze, jest mi znowu tak gorąco, więc podejrzewam, że dzisiaj, tak myślałam, że może gdzieś jednak pojedziemy, ale no zobaczymy. W każdym razie postaram się nagrać jeszcze trochę do tego vloga, chociaż pewnie nie za dużo, bo nie chciałabym, żeby te vlogmasy trwały po 40 minut, bo zdaję sobie sprawę, że macie na pewno dużo vlogmasów do obejrzenia, więc ja może sobie teraz chociaż szminkę zmyję, żebym mogła sobie na spokojnie posiedzieć pod kocem z herbatą i włączę sobie serial albo jakieś vlogmasy. W ogóle ostatnio mam obsesję na punkcie Riverdale. Obejrzałam już cały sezon i napoczęłam drugi i po prostu uwielbiam. Dziękuję za polecenie, bo wy mi go poleciłyście, jest naprawdę genialny. No i obejrzeliśmy jeszcze Stranger Things. Pierwszy sezon wczoraj skończyliśmy, siedzieliśmy, no późno oglądaliśmy. Ale jeśli chodzi o przemyślenia, to może zostawię to na jeszcze trochę, bo naprawdę mam ochotę po prostu teraz się położyć pod kocem i tak się wygrzać trochę. Mówię, że jest mi ciepło, ale czuję, że takie mam trochę deszcze, więc podejrzewam, że najlepiej mi zrobię, jak wezmę jakieś leki, położę się pod kocem i się tak trochę, wiecie, może nawet wypocę i odpocznę. Także dobra, to by było tyle, na tyle, jeśli chodzi o tą pogadankę, ale nie żegnam się z wami, bo na pewno się jeszcze odezwę. No Tomek, co robisz, jak zatrzymać Tonię? Myślałem, że ci... Ja mówię zatrzymaj, to żeby Tomek zatrzymał program. No, razem próbuję teraz wcisnąć. Zobaczcie, jak mija nasze popołudnie, jest dopiero godzina 17, a my po prostu tutaj oglądaliśmy... Znaczy ja po raz drugi, bo już oglądałam przedostatni odcinek Azji, a było jaśniej przed chwilą z tym ekranem białym. Otwórz ten na chwilę, to będzie mniej do piwi. O, dobra. No, więc oglądaliśmy przedostatni odcinek Azji i za chwilę chyba obejrzymy sobie finał, bo nie oglądaliśmy. Ale powiem wam, że to moje przeziębienie trochę mnie to składa. Zrobiłam obiad, zrobiliśmy mielone, więc było pycha i zjedliśmy sobie, najadłam się bardzo i mam ochotę trochę na coś słodkiego, ale później może otworzymy właśnie jeszcze kalendarz. Tamtej czekoladki jeszcze nie zjedliśmy, więc będziemy mieli akurat po jednej. Ale stwierdziłam, że chyba już zakończę tego vloga, bo podejrzewam, że nic więcej się nie będzie działo tutaj dzisiaj oprócz tego właśnie leżenia w łóżku. Ale to dobrze, bo jestem przeziębiona i właśnie tak czuję, że coraz bardziej mi pobiera, więc wyleżę to i tak. I to by było na tyle dobrze, że pogadałam sobie właśnie dzisiaj do was wcześniej, to nie czuję się jakoś tak, że muszę koniecznie coś na siłę nagrywać. Zresztą nie chciałabym, żeby tak było, więc na dzisiaj to by było na tyle i odezwę się do was jutro. A w ogóle ostatnio, nie wiem czy wam mówiłam, że skończyliśmy wczoraj oglądać pierwszy sezon Stranger Things. Jak ci się podobał? Ujdzie, Tomek mówi, ale mam wam, że taki był zachwyt ogólny wszędzie. A tak jak mi się podobał, znowu ciemno mi zrobiłeś. Tak jak mi się podobał, to no, żeby aż tak mega się zachwycać jak wszyscy, no to nie. No ale zobaczymy, pewnie obejrzymy sobie niedługo i drugi sezon. Także tak.
to by było na tyle w tym vlogu, więc jeśli podobał Wam się ten krótki, znaczy krótki, może nie taki krótki, ale pogadankowy głównie vlogmas, to dajcie kciuk do góry i wypowiedzcie się w komentarzach. No i widzimy się jutro, do zobaczenia, buziaki, pa pa!